Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii w meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Karlsenem a niepomniaści. Runda 10. Magnus Karlsen gra kolorem białym, Nepo gra czarnymi. Stan meczu przed tą partią to 6 do 3 dla Karlsena, więc runda 10 jest. No już taką rundą, która zmierza ku końcowi, gdyż jest, są zaplanowane, jest zaplanowane 14 rund w meczu. No i przejdźmy. Przejdźmy do analizy, tak po prostu e, patrząc tutaj na te ruchy. E4, tak zagrał Magnus. E, przypomnę, że w tym meczu Magnus raz bodajże zagrał D4 lub dwa razy, ale to już dobra, mniejsza o to. E, w każdym razie większość chyba partii było e, rozgrywane ruchem E4. Posunięcie E5, skoczek F3, skoczek F6. Widzimy na szachownicy obrona rosyjska. Cały myk w tym meczu o mistrzostwo świata w tej sytuacji dla Carlsena no polega na tym, że bardzo komfortowa sytuacja dla aktualnego mistrza świata. Z tego względu, że wystarczy mu po prostu partie remisować do końca. No i jak zdobędzie 7,5 punktu, no to zostaje tym mistrzem świata, więc arcytrudne zadanie przed Nepo. No i cóż mogę powiedzieć, no kwestia tutaj jest na pewno psychologiczna, bardzo ważna w tej partii, znaczy w całym meczu oczywiście też, ale w każdej partii oczywiście również. Więc myślę, że, że no Karcen na pewno yy, nie chcę powiedzieć, żeby, że wrzuca luz większy. Yy, aczkolwiek trzeba, no mówię, uważać do ostatniej partii. Dopóki, yy, jak to mówią, piłka w grze, no to niestety trzeba uważać. Nawet jak się prowadzi 2-0 czy 3-0, 5 minut do końca meczu, no to mimo wszystko trzeba uważać do ostatniego gwizdka. Ale to są chyba rzeczy oczywiste. Dobra, przejdźmy dalej. Skoczek zbił na E5. Posunięcie D6, skoczek D3. Nowe posunięcie, to znaczy teoretyczne oczywiście, ale jak najbardziej, jak najczęściej widuje się powrót skoczka na pole F3. Jednakże skoczek D3 wygląda nieco dziwacznie, ale ja to zawsze powtarzam. Jeżeli skoczek odchodzi lub się cofa, to znaczy, że wykonuje jakiś manewr i może fajnie się odbić z danego miejsca na jeszcze lepszą placówkę. W tym wypadku będzie to pole F4, i nie jest to oczywiście żadną tajemnicą, gdyż skoczek tutaj przede wszystkim no, blokuje piona, blokuje gońca. Skoczek zbił na e4, Hetman e2, no i jest to ruch, który wiąże oczywiście tutaj fajnie skoczka i też bardzo komfortowa sytuacja, no wariant taki powiem szczerze wygląda bardzo symetrycznie i no ja się nie ukrywam Carlsen jakby musiał wygrywać te partię. No, raczej rosyjskiej w ten sposób by nie rozgrywał. Przypuszczam, że może by zagrał D4, ale to no właśnie taka sytuacja w meczu pozwala na komfort gry i komfort wyboru takiego debiutu, który jest bardziej powiedzmy no remisowy, mówiąc wprost. Hetman zagrywa na E7, skoczek na F4. Jeszcze taka jedna sugestia, słuchajcie. Wiadomo, że kibice bardzo lubią partie dynamiczne, dużo się dzieje, taktyka, Michał Utali i tak dalej, Aleksiej Shirov, ale w meczu, tym meczu i każdym meczu o Mistrzostwo Świata. Liczy się końcowy rezultat. I nieważne, czy to będzie, będą brzydkie szachy, czy nudne szachy, czy remisowe szachy. Ci panowie grają o prestiż, nieistotne. Partii nikt nie będzie pam pamiętał, znaczy będziemy pamiętać jako rzechiści, ale wynik to wynik i tutaj walczymy przede wszystkim oni, walczą o tytuł. Skoczek zagrywa na F6 i o dziwo, tutaj Magnus nie wybija tego Hetmana, bo to, ta wymiana może nastąpić zawsze pionek do centrum, to nie jest tak, że tutaj białe chcą grać na remis białe muszą grać aktywnie, skoczek C6 ciekawe posunięcie, atakujemy tutaj pionka ruch C3, dosyć ciekawą alternatywą teraz dla czarnych byłoby na przykład zagranie prostego ruchu goniec F5, które po diagonali tutaj goniec F5 na diagonali dobrze sobie by radził i dziwię się, że tak czarne nie zagrały bo czarne zagrały po prostu ruch D5 wyrównując trochę pozycję w centrum skoczek zagrywa na D2 skoczek przerzuca się oczywiście dalej. Skoczek D8. No, dziwne posunięcie, muszę przyznać, troszkę się no, zdziwiłem takim ruchem, ale jak już wspomniałem, Nepo prawdopodobnie chce się odbić na E6. Ale nie wygląda to w sposób ża żaden agresywny, żeby próbować walczyć o punkt. Skoczek F3. Wymiana Hetmanów na E2, goniec D6. Roszada, roszada, nie są to trudne posunięcia. Goniec D3. Poprawiamy troszeczkę bardziej figurę. Bierze E8, bierze E1. Walka o linię: nic się nie dzieje, po prostu wymiana nastąpiła. Skoczek zagrał na E6 i Magnus po prostu wymienił. Mamy po parze gońców, pionki nienaganne, no i gramy dalej. Jak tutaj się można dalej rozwijać? Otóż bardzo ciekawe posunięcie G3. Zawsze, nawet jak jest, powiedzmy, partia troszeczkę symetryczna też możemy wynieść ciekawe plany moi drodzy. G6 to jest ograniczenie gońca, a ten skoczek teraz idzie na G2 i bardzo fajnie tutaj na przykład goniec może stanąć na F4 z próbą wymiany. To jest na pewno dobry sposób na wymianę tego czarnopolowego gońca, bo zauważmy, że mamy pionki na czarnych polach, a goniec białopolowy no chodzi po polach białych. Wieża zagrywa na E8, posunięcie F3, Ograniczamy skoczka, prosta sprawa. Skoczek zagrywa na H5, chyba pozazdrościł białemu skoczkowi tutaj tego manewru. Król zagrywa na F2. Czasami jakieś tutaj tego typu poświęcenia niby grożą, ale tu się absolutnie nic nie dzieje. No ale król F2 jest ruchem, no raz, że troszkę umacnia pionka, a przede wszystkim tutaj nie wpuszcza nigdzie wieży. no Król do centrum, w końcówce to jest obowiązek. Posunięcie C6, posunięcie G4. Widzimy, odpędzamy skoczka, skoczek na G7. Tu wisi pionek na H2, no ale Magnus y, oczywiście tego pionka nie będzie bronił, tylko będzie grał goniec F4, no poniekąd go broni w tym momencie. Nastąpiła wymiana, skoczek wybił, posunięcie G5. No i tutaj Nepo dobrze ustawił pionka na czarnym polu, to na pewno jest spoko, e, no ale Magnus skoczkiem zagrał na E2 i ten skoczek się przerzuci bardzo fajnie na pole G3. Na przykład ma taką opcję, ale sprawdźmy co by było jakby skoczek zbił gońca i pytanie czy można wziąć tego gońca. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej można wziąć tego gońca. Dysproporcja figurowa następuje, ale tu trzeba też bardzo uważać. No, bo na przykład, jak wieża by zbiła na E6 i wieża by zagrała na E1 z próbą wymiany, no tutaj, wymiana wież, umówmy się, no jest remisowa. Ciężko się przedrzeć tutaj czarnymi, żeby wygrać. Ja mówię dla, dlatego, że czarnymi, bo skoczek, w troszeczkę zamkniętej pozycji, gdy jest więcej pionów, może być sprytniejszy. Nie ma szans. Białe spokojnie sobie poradzą z remisem. Jeżeli wieża H6, no właśnie, taki ruch może być kąśliwy. I tutaj, jakbyśmy z rozpędu zagrali król G3. No, król G3 taka malutka niedokładność, dlatego że y, czasami skoczek na F4 może zagrać i wieża H3. Aczkolwiek. Nie sugerujmy się też dokładnie tym, co mówię, bo takie mikro niedokładności w takiej sytuacji to chyba nie działają. Ale skoczek E6 właśnie może tutaj napędzić stracha trochę białym. No i na przykład ruch A4 z tego względu, żeby nie było B5, rozpychać na skrzydle tam, e, forsować troszkę pionka do góry i po skoczek F4 no tutaj widzimy taka niebezpieczna groźba, trzeba by było zagrać koniec F1 i króle F8. I tak naprawdę w tej sytuacji Czarne troszeczkę by mogły przycisnąć białe. Nie mówię, że to jest przegrana białych, bo nie jest. Ale czarne już takie mają mikro szanse, bym powiedział ze względu właśnie na świetnie ustawionego skoczka, którego nie można stąd wypędzić, ale Magnus Carlsen no nie może doprowadzić do takiej sytuacji, absolutnie. Dlatego też pewnie mu się nie podobało bicie. Skoczek zagrywa na E2, posunięcie F5. No tutaj szarża pionkowa, H3 wzmocnienie G4, król F7. Wieża H1, no i to jest ruch dosyć spoko, z tego względu, że jak po wybiciu na G4, to pionek bije na H i wieża tutaj celuje w pionka H7. Od razu się tak fajnie ustawia wieża, można powiedzieć, że pasywnie, no bo za pionka czarne nie muszą bić przecież, no czarne jakby zagrały na przykład F4, to ta wieża spokojnie wraca wtedy na pole E1 i wszystko gra. Posunięcie H6 i posunięcie F4. No i to jest taki ruch zaczepny, aczkolwiek to jest wszystko kontrolowane, wszystko dobrze działa. Moi drodzy, no Magnus tutaj idzie na uproszczenia. Jemu remis w tej partii jak najbardziej służy, mimo że gra białym kolorem i niby. Tak jak już mówiłem, no zwycięstwo już w tych partiach mu nie jest potrzebne, wystarczy poremisować trzy partie i tytuł w kieszeni. Pionek zbił na G4. Jasne, jakbyśmy wybili tutaj na F4, no to, to to jest taki ruch troszkę niefajny, z tego względu, że wybijamy skoczkiem, skoczek aktywnie już atakuje gońca, i jakbyśmy się rozpędzili i wybili tutaj na g4, to mamy goniec g6 i można się żegnać z szansami na cokolwiek. No białe wygrywają bez problemu. Oczywiście w tej sytuacji goniec mogły zagrać na c8. No i można powiedzieć, że to też w zasadzie ta sytuacja mogłaby się skończyć remisem, ale białe jakieś mikro teraz mają z uwagi na troszeczkę aktywniejszego skoczka z gońcem, no i tutaj król bliziutko, wieża działa, ale tego już nie rozkminiam, bo to praktycznie też by była pozycja remisowa. Dobrze. W tej sytuacji czarne wbiły na G4, HG i goniec zbił na G4. I można powiedzieć, że to czarne mają pionka więcej. Ale nic z tych rzeczy, dlatego że wieża zbija na H6. I cały myk polega na tym, że jak gońcem zbijemy na E2, to jest niespodzianka, goniec G6. No i ginie wieża. I tutaj na końcu zbijamy gońca. Wygra na białych, bezapelacyjnie. Dobrze. W tej sytuacji Nepo zagrał goniec na f5, moi drodzy, no i wymiana nastąpiła, wieża h7 dała szacha. To jest bardzo ważny ruch, bo tutaj może zginąć pionek i jest, y, może być bardzo niebezpieczny, no więc skoczek się zasłonił, pionek wybił na g5 i król g6. Pion więcej u białych w tym momencie się pojawił, no ale mimo wszystko nie ma go jak utrzymać. Wieża h3, król spokojnie pionka wziął, nastąpił szach, y, wieża dała znowu szacha, król e7. Skoczek F4, Król D6 zagrał. Skoczek G6 bierze na E6. Troszkę tam aktywnie i tutaj właśnie aktywnie stanął. Skoczek na E5. Skoczek E8 bierze F7, moi drodzy. No i pobierze F6 po tej wymianie i po Król E3 panowie zgodzili się na remis. Z tego względu, że trzeba było wykonać minimum 40 ruchów, a Król E3 jest 41 posunięciem. Moi drodzy, remis. Remis w, w dziesiątej rundzie 6,5-3,5 dla Carlsena. Wystarczy jeden punkt Magnusowi, aby, aby obronić tytuł Mistrza Świata. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.